Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony w piątek, kiedy w naszym wideopodcaście rozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na Facebooku i YouTube, a później słuchać na Waszej ulubionej platformie streamingowej. Pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować. Na tej Waszej platformie to on dostęp do najnowszych odcinków, a nam pomoże docierać do nowych widzów i słuchaczy. Zanim zaczniemy, tradycyjnie przypominam, że wideopodcasty kultury liberalnej ukazują się tylko dzięki wsparciu czytelników, Serdecznie dziękuję tym, którzy już to robią i zachęcam pozostałych. Można to zrobić na przykład przez portal Patronite. A dziś przenosimy się do Azji Centralnej, gdzie w Kazachstanie na początku roku wybuchły największe protesty w historii tego kraju. Ich bezpośrednią przyczyną było urynkowienie cen gazu, co skutkowało drastycznymi podwyżkami tego surowca, co też uderzyło w ogromną część Kazachów, bo aż 80% Aut w tym kraju jest napędzane właśnie gazem. Jednak protesty mają swoje głębsze polityczne podłoże, na które również nałożyła się rosnąca inflacja oraz trwająca pandemia. I sam Kazachstan przez lata, chociaż jest krajem autorytarnym i za taki był uznawany, to był również uznawany za najsilniejsze, najsprawniejsze i najbardziej stabilne państwo regionu. Czy ten wizerunek jest już nieaktualny? O tym rozmawiam dzisiaj z Krzysztofem Rynikiem, członkiem redakcji Kultury Liberalnej, znakomitym dziennikarzem, reporterem i wieloletnim korespondentem w Azji. Krzysztof jest również autorem wielu książek, w tym właśnie wydanego reportażu Kazachskie Stepy, Ziemie Przeklęte. I tutaj ze znakiem zapytania na końcu, bo wydana przez wydawnictwa Dialog książka rozprawia się z wieloma stereotypami na temat tego kraju. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Tu się ciemno u mnie zrobiło, bo zdaje się światło wysiadło na dalekim podlasiu, ale myślę, że damy radę. Nie ma problemu. Zacznijmy może od takiego krótkiego podsumowania wydarzeń dla naszych widzów i słuchaczy. 2 stycznia protestujący wyszli otwarcie przeciwko policji, wojsku, służbom porządkowym i zaczęli zdobywać budynki rządowe i publiczne. Największe protesty. Do największych protestów doszło w Aumatach, czyli dawnej stolicy kraju. Tam protestujący zajęli nawet lotnisko. Czy ty byłeś zaskoczony tymi wydarzeniami, a raczej ich skalą? Tak, ja w pewnym stopniu byłem zaskoczony skalą tych wydarzeń. Między innymi dlatego, że wydawało się, że Kazachstan jest tym najbardziej stabilnym krajem Azji Środkowej. Że jest krajem, w którym panuje to, o co zabiegał przez dziesięciolecia prezydent, były prezydent tego kraju, Nursultan Nazarbajew, czyli panuje międzyetniczna i międzyreligijna zgoda. Oczywiście podłoże ekonomiczne tego wszystkiego jest również uzasadnione. Od roku 2013 PKB Kazachstanu w przeliczeniu na głowę mieszkańca nieznacznie ale cały czas i konsekwentnie spada, to budzi niezadowolenie społeczeństwa oczywiście to nie ma co tutaj udawać. Natomiast fakt, że doszło do tych demonstracji, do tych protestów na terenie Zachodniego Kazachstanu to jest dość zaskakujące, chociaż można to wyjaśnić. Otóż ci mieszkańcy zachodniego Kazachstanu którzy są zatrudnieni w sektorze wydobywczym ropy naftowej gazu bo pamiętajmy że to jest właśnie to podstawowe zagłębie gazowo naftowe w Kazachstanie ci którzy pracują w tym sektorze zarabiali dość dobrze i ich sytuacja materialna nie była taka zła. Natomiast jest oczywiście cała część Kazachów, bo dodajmy w tym miejscu, że zachodni Kazachstan to przede wszystkim Kazachowie, 80-90% społeczeństwa to etniczni Kazachowie. Otóż w tym regionie, w tym regionie jest też grupa ludzi niezatrudnionych w przemyśle wydobywczym i ich y, sytuacja materialna jest znacznie gorsza. W związku z tym z jednej strony rozumiem doskonale powody gospodarcze, ekonomiczne tego protestu nie można podnosić niemal dwukrotnie cen gazu niemal z dnia na dzień i mówić teraz urynkawiamy wszystko szczególnie w sytuacji szczególnie w sytuacji kiedy Kazachowie wiedzą że to jest ich naturalne źródło dochodów że to jest czyli gaz że to jest ich że tak powiem surowiec, i na przykład w takiej Arabii Saudyjskiej, o ile wiem, to benzyna kosztuje grosze, jeżeli w ogóle kosztuje mieszkańców Arabii Saudyjskiej. W związku z tym można było domyślać się, że tak drastyczna podwyżka cen gazu musi wzburzyć kazachskie społeczeństwo. Natomiast inną kwestią jest już rozszerzenie się tych protestów na cały Kazachstan i to, o czym powiedziałeś, mianowicie dołączenie do tego bardzo że tak powiem oho jest już światło udało się dołączenie do tych protestów postulatów postulatów stricte politycznych i to jest pytanie czy te postulaty stricte polityczne rzeczywiście są efektem frustracji społeczeństwa frustracji wynikającej z braku wystarczających swobód obywatelskich z braku wolności osobistej wolności mediów możliwości działania opozycji czy też zostały wygenerowane w pewien sposób sztuczny? No i tutaj można już się zastanawiać przez kogo. To to zatrzymajmy taki... się tutaj na chwilę, bo interesuje mnie ta dwuetapowa odpowiedź władz. Ty w kulturze liberalnej napisałeś na świeżo taki komentarz, właśnie o tym, że w pierwszych dniach protestu władze wierzyły, że ta twarda, zdecydowana odpowiedź może doprowadzić do jeszcze większej eskalacji yy, sytuacji i z początku wydawało się, że, że władza nie zamierza reagować właśnie w sposób agresywny, czy taką zdecydowaną przemocą i 5 stycznia prezydent Kasym Żomart Tokajew obarczył odpowiedzialnością za te podwyżki gazu rząd, przywrócono cenę gazu z zeszłego roku i też zdecydowano o ich zamrożeniu na następne sześć miesięcy. Zapowiedziano też specjalne pakiety, dodatki finansowe, szczególnie dla tych osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. I to wszystko miało wygasić protesty. I wydaje mi się, że to świadczy te działania i jakby fiasko tych działań, bo protesty wcale nie zostały wygaszone, właśnie potwierdza tę tezę o tym, że jednak podłoże polityczne ich jest dużo głębsze, bo tak jak mówiłeś, one się przerodziły w protesty polityczne, ludzie zaczęli się domagać nie tylko wolności, ale wydaje mi się przede wszystkim e, zażądali usunięcia e, Nursultana Nazarbajewa ze stanowiska przewodniczącego Rady Państwa. I może powiedzmy coś więcej o samym Nazarbajewie, e, Kim on był i jakie stanowisko pełni obecnie? To znaczy, to jest oczywiście tak on zwany ojciec narodu, um, wieloletni prezydent i przywódca Kazachstanu, natomiast on od przynajmniej formalnie, od kilku lat nie rządzi krajem. To znaczy formalnie od roku 2019 zrzekł się futera prezydenckiego, przekazał w sposób pokojowy i taki wydawałoby się w miarę transparentny władze właśnie Tokajewowi. Tokajewowi, który był jego bardzo bliskim współpracownikiem. Pamiętajmy, że Tokajew był szefem Senatu w parlamencie kazachskim, był przedstawicielem Kazachstanu przy ONZ. W związku z tym to nie jest taki polityk zaściankowy. Pytasz o samego Nazarbajewa. No cóż. Od roku 1984 był pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Kazachstanu. Od wybuchu niepodległości kazachskiej był jakby ojcem tej niepodległości. Potem był prezydentem Kazachstanu do właśnie do roku 2019. Ja może powiem tak, i tu zacytuję Władimira Putina, prezydenta Rosji, który. Myślę, że ironicznie i zgryźliwie, mówiąc o Kazachstanie, zawsze mówił, to jest twór Nazarbajewa. Bo rzeczywiście Kazachstan zawdzięcza swój stabilny rozwój, w miarę stabilny rozwój przez te no, prawie 30 lat, w dużym stopniu polityce Nursultana Nazarbajewa. Oczywiście ta polityka jest daleka od tego, co my uważamy za demokrację. Od tego, co my uważamy za instytucje demokratyczne działające w państwie demokratycznym, trzeba pamiętać, że te wszystkie instytucje, które tam funkcjonują, są w gruncie rzeczy fasadowe. Liczyło się tylko zdanie Nazarbajewa i jego najbliższego otoczenia. To ja wtrącę tylko tutaj, żeby z cytatem z Twojej książki, mianowicie Ty piszesz właśnie w tych kazachskich stepach o tym, że ceną płaconą za prowadzenie polityki międzyetnicznej między zgody były ograniczenia związane z prawami człowieka i swobodami obywatelskimi, także ograniczenia w prowadzeniu opozycyjnej działalności politycznej. Koniecznością ukazywały się działania na rzecz daleko posuniętej, czasami zbyt daleko posuniętej poprawności etnicznej. Niejednokrotnie hamowały one ekspresję i możliwość otwartego ujawniania swojej tożsamości. To prawda, to prawda. I to wszystko sprzyjało w jakimś stopniu przez te prawie 30 lat no nie gwałtownemu rozwojowi Kazachstanu, ale z drugiej strony zapobiegało gwałtownym jakimś zamieszkom, czy demonstracjom, czy wystąpieniom które mogły antagonizować ludność Kazachstanu, bo pamiętajmy o jednym. Kazachstan to jest społeczeństwo, no nie do końca ukształtowane w wyniku naturalnych migracji ludności. Migracje ludności są stare, tak jak ludzkość, ludzie migrowali, zmieniali miejsce zamieszkania i tak Nic w tym znowu zaskakującego. Tyle tylko, że społeczeństwo Kazachstanu zostało ukształtowane w wyniku sztucznych migracji, w wyniku przymusowych przesiedleń, deportacji, w wyniku zamykania ludzi w obozach pracy przymusowej, bo Kazachstan, stepy Kazachstanu, stały się niestety wbrew woli Kazachów miejscem właśnie zsyłek i deportacji. W tej chwili w Kazachstanie mieszka około ponad 100 narodowości. Rozmaicie kształtuje się ich liczebność. Samych Kazachów jest nieco ponad 60%. Reszta ludności w dużym stopniu, czyli około 30% ludności, to jest ludność rosyjskojęzyczna. Z tego około 20% to są etniczni Rosjanie. Ta reszta to są Białorusini, Ukraińcy, Polacy, część narodów kaukaskich, no, ci ludzie są w siłą rzeczy jakoś związani z kulturą i obyczajowością i cywilizacją rosyjską. W związku z tym te ograniczenia, o których wspominamy, one w pewien sposób zapobiegały nadmiernej ekspresji narodowych aspiracji czy narodowych dążeń, narodowościowych dążeń tych właśnie narodów, które zostały w sposób zupełnie sztuczny, wbrew własnej woli, osiedlone na terenie ziemi Kazachów. No, i to, czy to przyniosło pozytywne skutki? Trudno powiedzieć jednoznacznie. Z całą pewnością znaczna część, spora część ludności rosyjskiej, etnicznej rosyjskiej opuściła Kazachstan, wyjechała. Część ludności rosyjskojęzycznej wyrażała obawy, że w państwie Kazachów zapanuje fundamentalizm islamski, że oni się będą musieli uczyć języka kazachskiego i to wszystko budowało pewien rodzaj nieufności żeby nie powiedzieć nawet i wrogości pomiędzy ludnością rosyjskojęzyczną a Kazachami. Temu wszystkiemu starał się i myślę, że przez te kilkadziesiąt lat dość udatnie zapobiegał swoją polityką Nazarbajew. Natomiast oczywiście Nazarbajew, jak każdy autorytarny władca, otaczał się najbliższą rodziną, otaczał się znajomymi i przyjaciółmi, tworzył swoistą oligarchię i przecież, no ja pamiętam takie spotkanie w bazie górskiej Czymbołak z Niemcami. To byli pracownicy wyciągu, ale to byli Niemcy osiedleni w Kazachstanie przed wieloma laty. I oni wprost mi mówili: o widzisz, tam jest willa Dagiry Nazarbajewej, tam ona sobie biesiaduje, tam są jej wspaniałe zupełnie posiadłości. No tak, Nazarbajew dbało o rodzinę i to mogło oczywiście i na pewno budziło. Sprzeciw społeczeństwie, które dowiadywało się coraz więcej o tej dysproporcji, która dzieliła przeciętnego mieszkańca Kazachstanu w sensie zamożności od zamożności tych oligarchicznych elit, związanych ze środkiem władzy, ośrodkiem władzy skupionym w rękach Nursultana Nazarbajowa. No właśnie, ale wydaje mi się, że taką myślą, która jest coraz, coraz bardziej intensywna w głowie każdego starzejącego się autokraty, to jest to, w jaki sposób jednocześnie przekazać władzę i jej nie stracić, znaczy raczej nie stracić wpływów, zachować bezpieczeństwo, no bo siłą rzeczy jest to możliwe, że na przykład do takich, taki proces mogliśmy obserwować w Uzbekistanie, to znaczy, że tam nie było tej sukcesji władzy konkretnie zaplanowanej. I w jej wyniku właśnie ta rodzina poprzedniego przywódcy popadła w niełaskę. Część z tych osób znalazła się w więzieniu i zresztą jest w nim do dzisiaj i Nursultan Nazarbajew chciał tego uniknąć i zaplanować właśnie tą sukcesję władzy tak aby ją przekazać i jednocześnie tak aby zachować to wszystko co udało mu się przez lata wypracować i tak powstała ta instytucja Rady Państwa i on sam na jej czele jako przewodniczący dożywotni przewodniczący tak, to żywotny przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu, bo to się dokładnie tak nazywa. Rada Bezpieczeństwa Kazachstanu. No cóż, mnie tutaj przychodzi do głowy taka anegdota, którą, z którą kiedyś się spotkałem w Kazachstanie. Mianowicie Pytałem jednego z moich kazachskich przyjaciół, mówię: Słuchaj, u was tutaj nie ma takiej demokracji, to wszystko takie fasadowe jest, no, no to wszystko nie, nie, nie sprzyja rozwojowi kraju. A on mówi: Jak to nie ma demokracji? Przecież my mamy swoją demokrację. Ja mówię: Jaką wy macie demokrację? No stepową. To ja się pytam: no a na czym ta stepowa demokracja polega? No, on mówi: No i ma, wybieramy Hana, i on jest Hanem. Ja mówię: No ale aż do śmierci. A on mówi: no właśnie, aż do śmierci. I mnie się wydaje, że tutaj dotykamy kwestii dość z naszego punktu widzenia zupełnie nie do przyjęcia. Mianowicie dopiero śmierć Hana może umożliwić przejęcie władzy. Dopóki Han żyje, a tutaj metaforycznie mówię tutaj o Nazarbaevie, dopóty będzie niepokój i będą konflikty. Uświadommy sobie jedno: Nazarbajew zapewnił sobie dożywotnie sprawowanie szefostwa Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu. To oznacza, że właściwie Nazarbajew odszedł, a jednocześnie pozostał. I dla takiego polityka jak Tokajew, myślę, że to było w gruncie rzeczy nie do przyjęcia. Czy świadomie doszło do tego przesilenia politycznego w Kazachstanie, w wyniku którego no, służby bezpieczeństwa zostały wyczyszczone z ludzi, przywództwo służb bezpieczeństwa zostało wyczyszczone z ludzi Nazarbajewa? Nazarbajew został pozbawiony wbrew konstytucji notabene władzy dożywotniej, bo to jest pytanie, na jakiej podstawie Tokajew usunął Nazarbajewa. Z funkcji przewodniczącego szefa Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu, ponieważ ta funkcja była dożywotnia. W związku z tym, I to było w konstytucji zagwarantowane. W związku z tym to jest złamanie konstytucji przez Tokajewa, i nie wiadomo na jakiej zasadzie on to zrobił. W każdym razie być może te wszystkie wydarzenia, to niezadowolenie wynikające z przesłanek ekonomicznych, Niezadowolenie i frustracja wynikające z braku swobód obywatelskich, czy z powodu tej wieloletniej, ja bym powiedział, miękkiej dyktatury, czy miękkiej władzy autorytarnej, że to wszystko zostało przez Tokajewa wykorzystane po to, żeby wyczyścić sobie przed pole i być już tylko i tym właśnie jednym Hanem. Natomiast tutaj rodzi się pytanie, czy nie przelicytował Tokajew zapraszając wojska organizacji układu o zbiorowym bezpieczeństwie, bo jak to wiemy... zaraz jeszcze, jeszcze do tego chciałbym, zaraz Taka. przejść, na początku chciałbym e, omówić tą właśnie drugą reakcję e, Tokajewa i tutaj ona również szła do, dwutorowo, tak jak powiedziałeś, e, protesty w jakiś sposób zostały wykorzystane do tego, aby e, wyczyścić e, wszelkie instytucje z ludzi Nazarbajewa, i samego Nazarbajewa zmarginalizować. Jednocześnie to wiązało się z eskalacją przemocy wobec samych protestujących. Ja znalazłem takie statystyki, tylko że są to oficjalne statystyki ujawnione przez państwo kazachskie. I tutaj mówimy o 8 tysiącach zatrzymanych i ponad 180 ofiarach tych protestów. Czy możemy w ogóle wierzyć w te, w te dane? To znaczy, ja generalnie rzecz ujmując, i to wielokrotnie w ramach kultury liberalnej pisałem o tym, że statystyki pochodzące z krajów Azji, czy to Azji Południowej, czy Azji Środkowej, myślę tutaj, jeżeli chodzi o Azję Południową, o Indiach, o Nepalu, o Pakistanie, a o Azji Środkowej, myślę o tych wszystkich pięciu krajach powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego, też te statystyki tak naprawdę, one nie przybliżają nas do oceny rzeczywistej sytuacji w danym tam segmencie życia publicznego. Mnie się wydaje, że tych ofiar mogło być więcej, ale to nie mam na to żadnych dowodów. Tym bardziej, że na przykład, i to na to bym chciał zwrócić uwagę, pierwsze informacje o tym demolowaniu Aumaty, Aumatów, jak to się powinno teraz mówić, otóż pierwsze te informacje pochodziły wyłącznie z depesz agencyjnych agencji TAS. No, my nie mamy pewności. Czy ten przekaz Tasowski rzeczywiście odzwierciedlał rzeczywistość? Po, Czyli się rosyjski do... tutaj dodajmy dla tak, formalności. rosyjska, to jest rosyjska agencja. Potem się oczywiście pojawiły dane, czy tam depesze pochodzące z Reutersa. One już były bardziej łagodne, już nie były o, o takim demolowaniu na ulicach wszystkiego i rabowaniu sklepów, niszczeniu dobra publicznego itd., itd. Więc my też nie mamy pewności, czy przypadkiem w tych depeszach tasowskich, czyli tych rosyjskich, ta sytuacja nie była sztucznie podgrzewana po to, żeby właśnie uzasadnić potem prośbę Tokajewa o wejście wojsk rosyjskich czy wojsk Układu Organizacji o Zbiorowym Bezpieczeństwie. Jeżeli rzeczywiście Tokajew chciał wykorzystać te demonstracje, te protesty do tego, by usunąć elity post-nazarbajewowskie, czy ludzi sprzyjających Nazarbajewowi, no to myślę, że w pewnym momencie po prostu się przestraszył. Po prostu się A, przestraszył. Czego przestraszył? się to znaczy jakby... No o, właśnie, czego się przestraszył? Przestraszył no się przede wszystkim tych wiernych Nazarbajewowi szefów służb bezpieczeństwa. Proszę pamiętać, że tam na początku część tych demonstrantów uzyskała poparcie również sił policyjnych, kazachskich. Jakby... Były takie przypadki, że na przykład policjanci przychodzili na stronę tak, protestujących. Były. Były, mało tego, przecież szef, już nie chcę tutaj Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, były, bardzo bliski współpracownik Nazarbajewa, został w tej chwili oskarżony o zdradę stanu. No, jaką zdradę stanu? No, prawdopodobnie taką, że w porę nie zareagował na te wystąpienia protestujących, a być może nawet i sprzyjał tym wystąpieniom, bo to, jak mówię, w moim przekonaniu również, oprócz cał, całego spektrum innych powodów tych wystąpień, to była rozgrywka Tokajewa z pozostałościami władzy, władzy Nursultana Nazarbajewa. I w tej sytuacji być może Tokajew uznał, że jedyną, jedynym sposobem na zapobieżenie no, pęknięciu w obrębie służb bezpieczeństwa jest wprowadzenie obcych wojsk. No właśnie, jak wyglądała ta, ten proces zapraszania, czy raczej apelu o pomoc? No bo powiedzmy może na początku, czym jest ta cała organizacja, skąd się wywodzi i kogo tam zrzesza? A więc ta organizacja Układu o Zbiorowym Bezpieczeństwie to jest organizacja powstała na gruzach Związku Sowieckiego. Organizacja, która jest organizacją no nie chcę powiedzieć odpowiednikiem na to, bo to jest oczywiście, nie, nie, byłoby niepoważne z mojej strony. Może bliżej Układu Warszawskiego. No, bliżej, no nawet nie bliżej Układu Warszawskiego, bo tak naprawdę no to, to są państwa, które ani tam poważnych sił zbrojnych nie mają, no bo tam Armenia to już pokazała jaką ma siłę w starciu o Nagorny Karabach. Tadżykistan właściwie funkcjonuje, jeżeli chodzi o militaria, głównie ze względu na to, że są tam bazy wojskowe rosyjskie na pograniczu z Afganistanem. Kirgistan właściwie też wisi na Rosji, bo jest tam duża baza wojskowa przejęta zresztą po Amerykanach w Manas. W związku z tym to jest organizacja, której celem jakby jest odparcie zagrożenia i to bardzo jest mocno w dokumentach zapisane, odparcie zagrożenia zewnętrznego wobec uczestników tego, tego paktu czy tego układu. I tak, teraz tak, robisz... znaczy mi chodziło tylko w tym porównaniu um, z Układem Warszawskim, że również tutaj um, wtedy celem miało być odparcie zagrożenia zewnętrznego, a tak naprawdę zarówno w jednym i w drugim wypadku okazuje się, że um, te siły często są używane do tłumienia właśnie zagrożeń wewnętrznych. To znaczy, tak naprawdę to te siły tego układu o zbiorowym bezpieczeństwie zostały użyte po raz pierwszy na taką skalę. Bo na przykład Armenia próbowała uzyskać wsparcie tego, tej organizacji układu o zbiorowym bezpieczeństwie w momencie, kiedy doszło do konfliktu, ostatniego konfliktu o Górny Karabach. No, i wtedy nie otrzymała tego wsparcia, nie otrzymała. Tam Rosjanie zaczęli wspierać jakoś tam Ormian bardziej teoretycznie niż praktycznie, i w gruncie rzeczy Ormianie stracili ten Karabach. W związku z tym to jest po raz pierwszy coś takiego się stało. No tutaj Tokajew uważa, i taka jest oficjalna narracja Pałacu Prezydenckiego w Kazachstanie że istniało zagrożenie i dzisiaj wyczytałem również, że istniało zagrożenie bojownikami islamskimi, którzy przeniknęli do Azji Środkowej, niby to z Afganistanu, niby to z Bliskiego Wschodu. Czy to jest rzeczywiste zagrożenie, czy nie? No trudno powiedzieć, natomiast rzeczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, że Kazachstan i za Nazarbajewa i za Tokajewa panicznie się bał Napływu bojowników, czy napływu takiego radykalizmu islamskiego. Bo ten radykalizm islamski no, mógłby wywrócić rzeczywiście porządek społeczny, tą międzyetniczną zgodę do góry nogami. Pamiętam taką rozmowę z jednym z politologów kazachskich, który mi mówił, że odejście Nazarbajewa będzie bardzo trudnym i wrażliwym momentem dla Kazachstanu, bo jeżeli pojawi się ktoś, u szczytu władzy, który będzie chciał właśnie radykalizację islamską lansować, kto, który będzie chciał radykalizować cele narodowościowe Kazachów, no to wtedy może dojść do konfliktu właśnie z rosyjskojęzycznymi, a ci na pewno będą mieli wsparcie. Moskwy, wsparcie Kremla, bo przecież to mieści się w doktrynie Kremla, do, w doktrynie, którą sformułował kto inny, jak Władimir Putin, że tam, gdzie są Rosjanie, tam my możemy w interesie, w obronie ich interesów interweniować. Także... No właśnie to było dla mnie ciekawe o tyle, że hmm, to się zastanawiałem się, czy Rosjanie gdyby nie padła ta prośba czy apel ze strony Tokajewa, czy oni i tak by nie mogli wejść do Kazachstanu właśnie pod tym pretekstem, który ty teraz przywołałeś, czyli obrony mniejszości rosyjskiej na terenie tego kraju. Znaczy, gdyby doszło do rzeczywiście ataków na Rosjan czy ludność rosyjskojęzyczną, to pewnie by tak by się stało. Natomiast tutaj to zostało uprzedzone przez Tokajewa. Czy Tokajewowi ktoś przystawił pistolet do głowy z, ze strony Moskwy? Trudno to powiedzieć. Natomiast z całą pewnością Rosja. Rezerwuje sobie prawo do tego, by tam, gdzie są Rosjanie, tam, gdzie są mniejszości rosyjskojęzyczne, tam móc interweniować. Tego się zresztą przez całe lata swojej prezydentury obawiał Nazarbajew, bo przecież pamiętajmy, że już wiele lat temu pojawiały się w Federacji Rosyjskiej, i to w Federacji Rosyjskiej rozumianej jako duma państwowa pojawiały się głosy, że właściwie północny Kazachstan to ziemie istinno istna jest ziemia, że Pietropawłowsk, że Pawłodar, że Semipalatinsk to tak naprawdę część Syberii i po co to tam żeby to się znajdowało w granicach terytorialnych Kazachstanu? To spadek to no tam też Sowie. takie wielkie jakby sentymentalne myślę dla związku dla byłego Związku Radzieckiego są tereny między innymi ten poligon atomowy o którym ty wspomniałeś czy sam Kosmodrom Ajkonur? Tak, czy Baikonur? Oczywiście, że Baikonur też jest ważny. Zresztą Rosjanie w pewien sposób, bo powiedzmy sobie otwarcie, przynajmniej oficjalnie wojska układu o zbiorowym bezpieczeństwie nie pacyfikowały protestów. One przynajmniej oficjalnie zajęły się ochroną gmachów rządowych, zajęły się ochroną między innymi kosmodromu Baikonur. No, myślę, że dla Rosjan rzeczywiście możliwość destabilizacji bajkonuru, mimo że już jest na północy Rosji nowy kosmodrom, z którego można latać w kosmos, no to tutaj jednak ten bajkonur jest dla nich ogromnie ważny. W związku z tym, splot interesów rosyjskich jest tak silny na terenie Azji Środkowej, to powiem szerzej, nie tylko Kazachstanu, że trudno sobie w tej chwili wyobrazić, żeby. Rosja, Moskwa, Kreml, kierowany przez Władimira Putina, którego ideą w gruncie rzeczy zasadniczą jest próba integracji ziem posowieckich. No, ja pamiętam, w latach 90., tak, to był początek lat 90., rozmawiałem w Moskwie z Władzimirem Wolfowiczem Żyrynowskim, który był tak naprawdę taką tubą tego, co się mówiło, w korytarzach, Na korytarzach kremlowskich, ale czego Kreml oficjalnie nie mógł powiedzieć. To... to polityk znany też skąd idąc w Polsce, właśnie z jego wypowiedzi. Tak. I Żyrynowski w rozmowie wtedy mi powiedział: A po co wy w ogóle chcecie popierać te ECI, bo marzny jest suwerenitety, Czyli w gruncie rzeczy to przekonanie Moskwy, że to są tak naprawdę papierowe niepodległości, że to są państwa, które no dobrze zyskały tam jakieś atrybuty suwerenności. Ale tak naprawdę tej suwerenności nie są w stanie ochronić, no nie mówię w konflikcie z Moskwą, bo to już zapomnijmy o tym, ale bez pomocy Moskwy, no to to przekonanie funkcjonuje do tej pory, myślę, w korytarzach kremlowskich i bardzo wyraźnie to widać. Rosja pokazała tą akcją i zgodą na wprowadzenie swoich wojsk do Kazachstanu Kazachom, Uzbekom, Kirgizom, Tadżykom, Turkmenom, Mówię tylko o Azji Środkowej, Centralnej, że bez nas wy nie jesteście w stanie uporządkować swoich krajów. I to jest w moim przekonaniu najbardziej niebezpieczny element tej całej sytuacji. Pomijam tragedię tych, którzy zginęli, ich rodzin i tak dalej. Ale z punktu widzenia takiej geopolityki, to to jest największy problem tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach czy tygodniach w Kazachstanie. Ty pisałeś. Ty pisałeś mhm. w swojej książce, tutaj znowu pozwalam sobie zacytować, że zarówno powody gospodarcze, jak i czysto polityczne oraz militarne sprawiają, iż Kazachstan, mimo upływu kilkudziesięciu lat od chwili uzyskania niepodległości, nadal czuje na swych plecach oddech Moskwy. Podobnie jak czuje oddech innego wielkiego sąsiada na wschodzie, czyli Chin. Nie mam wątpliwości, iż w tak delikatnej i wrażliwej na wstrząsy sytuacji geopolitycznej, Kazachstan musiał wykazywać się daleko idącą ostrożnością. Czy nawet przebiegłością? Czy ta sytuacja, bo oczywiście książkę pisałeś zanim doszło do tych protestów i zanim siły międzynarodowe czy rosyjskie wkroczyły do Kazachstanu, czy ta polityka w miarę jakiejś takiej wielowektorowości wobec dwóch wielkich mocarstw otaczających Kazachstan właśnie się skończyła? Tego nie wiem na pewno, tego nie wiem na pewno, bo pamiętajmy, że polityka Kazachstanu zakładała utrzymywanie jednakowego dystansu wobec potęg tego świata czyli dystans wobec Pekinu. Dystans wobec Moskwy, dystans wobec Waszyngtonu, wobec Unii Europejskiej, ale jednocześnie współpraca z tymi wszystkimi potęgami. Tu jeszcze dochodzą Indie, dochodzi Turcja. No, to była taka polityka właśnie tego równego dystansu. Kiedyś to nazywało się polityką wielowektorową, którą uprawiał swego czasu Leonid Kuczma, prezydent Ukrainy. I ta polityka wielowektorowa. No, właśnie zapewniała jaką taką stabilność Kazachstanowi. Jeżeli chodzi o dystans wobec Chin, no to trzeba powiedzieć, że ten dystans chyba był tak naprawdę w sensie wymiarze ekonomicznym mniejszy niż dystans wobec Rosji. Ponieważ to Chiny inwestowały ogromnie dużo, inwestycje rosyjskie w Kazachstanie wcale nie były takie wielkie, natomiast to Chiny. Kredytowały rozmaite inwestycje infrastrukturalne, to Chiny budowały wespół z Kazachstanem rurę wiodącą z zachodniego Kazachstanu do Chin, co prowadziło do swoistej emancypacji Kazachstanu od rur czy tras przesyłowych wiodących przez Federację Rosyjską. W związku z tym, ta cała, ten cały proces kontaktów z Chinami. Prowadził jednak do uniezależniania się, powolnego, ale uniezależniania się Kazachstanu, czy tam Astany, dzisiaj Nursultan, od tego wielkiego hegemona z północy. Czy to się skończy? No to na to nie mamy jeszcze w tej chwili odpowiedzi, ponieważ Chiny właściwie oficjalnie, specjalnie nie zareagowały na wydarzenia w Kazachstanie, nie podjęły jakiejś ryzykownej i mocnej akcji mówiącej o tym, że to jest dobrze albo źle, że pojawiły się wojska tego układu o zbiorowym bezpieczeństwie w Kazachstanie i że to, czy to może zagrozić interesom chińskim. W tym kraju. Na ten temat ja nie mam przynajmniej żadnych wiadomości. No i myślę, że musimy poczekać. Nie sądzę, żeby chińskie inwestycje zostały wycofane i żeby Chińczycy przestali się interesować Kazachstanem. Proszę pamiętać, że Kazachstan i cała Azja Środkowa to jest takie skrzyżowanie, i na tym skrzyżowaniu krzyżują się właśnie interesy gospodarcze, ekonomiczne no, największych tego świata. A chińska inicjatywa pasa i szlaku jest bardzo istotnie związana z Azją Środkową. W związku z tym trzeba pamiętać, że dla Chin stabilizacja w Azji Środkowej będzie miała bardzo istotne znaczenie. Jeżeli ta obecność rosyjska nie będzie kolidowała z interesami chińskimi, to myślę, że Moskwa z Pekinem się w tej sprawie po prostu dogada. Powiedzmy już jeszcze na sam koniec, czy wiemy co się dzieje z samym Nazarbajewem, czy on od początku tych protestów, a raczej jakby od momentu, w którym Tokajew obrócił się przeciwko niemu, w jakikolwiek sposób dał sygnał, bo pojawiały się nawet takie pogłoski, że możliwe, że Nazarbajew nie żyje takie pogłoski się pojawiały. Informacje na temat losów Nursultana Zerbajewa są absolutnie sprzeczne. To znaczy jego rzecznik twierdzi, że on jest w stolicy, że obserwuje sytuację, nie wypowiada się politycznie, ale popiera działania Tokajewa. I to jest informacja oficjalna rzecznika. Mniej oficjalne informacje, między innymi płynące z, ze środowiska diaspory kazachskiej, tej opozycyjnej, znajdującej się poza Kazachstanem, powiadają, że Nazarbajew wyjechał. I to tutaj mamy dwa warianty. Jeden wariant to, że wyjechał do Chin, do ośrodka, w którym się swego czasu leczył i tam się rehabilitował. Inne wersje mówią, nie, nie, on jest w Dubaju gdzie ma swoje posiadłości, a jeszcze inne powiadają, że na lazurowym wybrzeżu, bo tam też ma swoje posiadłości. Jaka jest prawda, no ja nie podejmuję się rozstrzygnąć tego, ponieważ no to musiałbym pracować nie jako dziennikarz, tylko bardziej jako funkcjonariusz wywiadu, a z tym nigdy nie miałem do czynienia. W związku z tym trudno mi jednoznacznie powiedzieć. Przedstawiłem po prostu te kilka wersji, które funkcjonują w obiegu medialnym. No, a jaka jest prawda, to myślę, że przekonamy się stosunkowo szybko, bo, bo prawdopodobnie i w interesie Tokajewa nie jest ukrywanie tego, gdzie jest Nazarbayev. Tym bardziej, że no były głosy starcze odejść i te głosy były kierowane właśnie. Pod adresem Nur-Sultana Nazarbajewa wśród demonstrantów takie głosy się pojawiały. W związku z tym, wyjaśnienie, czy on jest już na emeryturze i siedzi sobie właśnie na tym lazurowym wybrzeżu, czy w Chinach, czy może w Dubaju, a może w swojej rezydencji w Kazachstanie, ale nie ma już na nic wpływu, myślę, że to jest w interesie Tokajewa, by to ujawnić w miarę szybko. Tym bardziej, że wydaje się, że ugrupowanie Tokajewa no w tej chwili. Już wyczyściło właśnie te resorty siłowe z ludzi Nazarbajewa. W każdym razie na tych najwyższych stanowiskach już ludzi Nazarbajewa wydaje się w tej chwili nie ma. Tak, znaczy nawet na tych niższych stanowiskach, między innymi na poziomie tam dyrektorów departamentów, były bardzo dziwne przypadki tego, że te osoby nagle popełniały samobójstwa, jakichś nagłych ataków serca, czy tego, że te osoby skakały z okien, także jakby sytuacja jest tutaj bardzo, bardzo dynamiczna. Na dziś niestety musimy już kończyć. Także jak widzicie. Ta sytuacja jest arcy ciekawa i na pewno będziemy jeszcze do niej wracać, czy to w podcaście, czy na stronach kultury liberalnej. Bardzo serdecznie polecamy Państwu artykuły Krzysztofa Renika, który na bieżąco opisuje to, co się dzieje w, między innymi w Azji Centralnej. I także serdecznie polecamy książkę wspomnianą już, Kazachskie Stepy, Ziemie Przeklęte, autorstwa Krzysztofa, właśnie wydaną przez wydawnictwo Dialog. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I dziękuję Państwu, że byliście dzisiaj z nami. To jest piątkowa odmiana wideo podcastu Kultury Liberalnej. Zapraszam również na jego środową i czwartkową wersję, czyli odpowiednio Widok z K2 Karoliny Wigury i czwartkowe Prawo do Niuansu Jarosława Kuisza. Jeśli spodobał Wam się ten podcast, to będziemy bardzo wdzięczni za ocenę i recenzję na Waszej ulubionej platformie. To zajmuje tylko chwilę, a dla nas bardzo dużo znaczy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następny piątek.